Jak wynika z naszego badania, w tym roku urlop poza miejscem zamieszkania planuje 54% naszych rodaków i jest to zdecydowanie więcej kobiet, ponieważ ponad połowa kobiet zamierza wyjechać na wakacje i tylko 40% mężczyzn. Jeżeli chodzi o preferencje spędzania urlopu, to zależą one w bardzo dużym stopniu od płci, wieku i dochodu Polaków. Większość panów planuje spędzić swój wypoczynek w Polsce, natomiast w tym sezonie panie zdecydowanie wybierają dalekie podróże poza Europę. Tutaj, co ciekawe, prawie połowa panów deklaruje, że chce spędzać swój wypoczynek aktywnie, głównie zwiedzając, natomiast największy odsetek kobiet, bo aż 44%, preferuje bierny wypoczynek na leżaku. Jeżeli chodzi o preferencje urlopowe związane z wiekiem, to 3 czwarte osób powyżej 70 roku życia będzie spędzało wypoczynek w miejscu zamieszkania. Natomiast wśród seniorów, którzy planują wakacje, zdecydowana większość zamierza spędzać je w Polsce. I co ciekawe, seniorzy chętniej stawiają na wypoczynek aktywny, chcą zwiedzać i poznawać nowe miejsca. Dla kontrastu, w grupie osób przed 30 rokiem życia aż 70% stawia na bierny wypoczynek na leżaku. Z naszego badania wynika, że 3 czwarte beneficjentów programu Rodzina 500+ zamierza wyjechać na wakacje poza swoje miejsce zamieszkania. Natomiast dla porównania 45% wśród naszych rodaków, którzy nie korzystają z tego programu, spędzi wakacje w domu. Nasze wyjazdy urlopowe związane są oczywiście z naszymi dochodami. I jak pokazuje nasze badanie, ponad 90% rodaków, których miesięczne dochody wynoszą ponad 5000 zł netto, zamierza wyjechać na wakacje poza swoje miejsce zamieszkania i najczęściej wybieraną destynacją są kurorty europejskie. Jeżeli chodzi o nasze zabezpieczenia w trakcie podróży, to tutaj wyniki są dosyć ciekawe, ponieważ okazuje się, że panie są nieco mniej zapobiegliwe niż panowie, ponieważ ponad 70% kobiet nie ubezpiecza się na wyjazdy zagraniczne. W przypadku panów jest to 60%.